Urywki. Urywki z kalendarza. Ale za to pani Helena od rana na nogach. Joanna Kołaczkowska. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry. Dzień dobry. Jestem sąsiadem, przychodzę, bo u pani słychać w nocy jakieś straszne hałasy. Ale proszę pana, ale nie, no niemożliwe. Męża nie ma. Proszę pana, no chyba, że kot. Kot? No tak. Mrzy kot. Czy to ty hałasujesz po nocach? Sam pan widzi, że kot nie hałasuje. No to może mąż hałasuje. Proszę pana, powiedziałam wcześniej, męża nie ma i na razie nie planujemy z mężem, żeby się pojawił. Ach, wiem, proszę pana, te hałasy to dlatego, że dzisiaj mamy święto i ja w nocy kotlety stłukłam dla siebie i dla kota. A jakie święto? No jak to jakie, proszę pana, Dzień Niepodległości. No tak, a wie pani, jakie dzisiaj mamy drugie święto? Proszę pana, nie wiem, no ale jakie mamy? 45. urodziny Leonardo DiCaprio. No i tak pana to cieszy, że on ma urodziny? No tak, już miałem dość tych jego 44. urodzin. Ach, rozumiem. No nic, miło się rozmawiało, już bym pana pożegnała. No, a mogłaby pani uklepać jeszcze dwa kotlety? A dlaczego dwa kotlety? Pan sam przecież jest. A ja też mam kota. Mrzy głód, pożegnaj pana. Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi, a gościnnie także wystąpił Czesław Jakubiec. Mrzy głód to tygrys. A to tygrys.